Czyżby miał znaleźć się nowy dom dla pana Stanisława? Przypomnijmy, pan Stanisław jest mieszkańcem Skałki. Od niemal 30 lat radzić musi sobie bez prądu i dostępu do wody. Jego dom nie jest też typową murowaną konstrukcją, a nieco przebudowaną i dostosowaną do własnych potrzeb stróżówką przemysłową. Obecnym dysponentem działki, na której mieszka pan Stanisław, jest urząd miejski, który to od dłuższego czasu próbuje pana Stanisława wysiedlić. Kiedy pierwszy raz przedstawiliśmy widzom historię pana Stanisława, jego losem zainteresowali się ludzie dobrej woli, którzy od razu zadeklarowali swoją pomoc. Zainteresowanie sprawą mężczyzny wyraził też Jaworznicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziś bez konfliktowego rozwiązania sporu o korzystanie z działki chce też Urząd Miejski. Czy mówimy o sytuacji osoby, która mieszka na terenie w żaden sposób nieprzygotowany do tego mieszkania, bo nawet ta budowla w dużym cudzysłowie, którą zajmuje, nie jest trwale przymocowana do powierzchni, ona może w każdej chwili się zawalić, to jest teren, gdzie są szkody górnicze, to jest Skałka, tam różnie może się dziać, zbliża się jesień, która może być ciężka, zbliża się zima, która na pewno będzie cięższa niż jesień i obecne warunki ciepłego, bardzo gorącego powietrza, tam nie ma wody, tam nie ma prądu, czyli odzyskajmy mieszkańca, przywróćmy pana Stanisława do standardowych, zgodnych z cywilizacyjnymi osiągnięciami warunków bytowania. Mamy dla niego propozycję w postaci mieszkania na ulicy Jaśminowej. To będzie jednopokojowe mieszkanie z kuchnią, tak zwane mieszkanie wspierane, czyli będzie miał pomoc pracownika socjalnego. Ten parasol społeczny się nad nim otworzy, czyli pomoc psychologiczna, jeśli takowa będzie potrzebna, pomoc prawna, odwiedziny oczywiście osoby, dlatego mieszkanie wspierane, czyli jeszcze raz jest osoba, która potrzebuje naszej pomocy, pomocy nas wszystkich mieszkańców Jaworzna i ta pomoc będzie udzielona. Lepiej późno niż wcale. Losem mężczyzny nikt nie interesował się przez długie lata, a jak się okazuje, po naszej interwencji mieszkanie może się jednak znaleźć. Będziemy przyglądać się sprawie i na bieżąco informować o losach pana Stanisława.